Peska, cześć, no jesteś dzisiaj zawodowo wyszykowany. Heja. Tylko wyjeżdżaj w bramkę, żeby zamknąć. Zamkniemy, ale poczekaj, bo jedno pytanie. Ty przed chwilą przeżywałeś przygodę w szybkiej jeździe samochodami i dzisiaj kolejna przygoda. Co to będzie? Ja nie wiem, co się dzieje. Ale co to będzie? Gdzie my jedziemy, Zbysek? Ja nie mam pojęcia, nie wiem. Jak to? Nie mam pojęcia, ale... Czyli nic nie wiesz? Słuchaj, powiem ci tak. Nie mam pojęcia nawet. Jak mówiłem kolegom, to oni, każdy mówił, żeby chciał. No. No to tylko tyle mogę ci powiedzieć. No to dobra. Mam nadzieję, że na tyle mnie znasz, że nie będę zawiedziony. Myślę, że nie. Oby się odbyła, bo na razie są przeciwności losu. Aha. Dobra, to pakujemy się do autka. Będzie czekało dzisiaj? No wiem, jestem w szoku i jestem pod wrażeniem. Będę jechał zaraz kombajnem. O, no. Sprawdźmy. Na ładowarce też nie jechał. No, zapowiada się rewelacyjnie. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony i jestem pewny, że to będzie niesamowite przeżycie. Na pewno będzie niesamowite, trzymamy kciuki, także zaraz pakujemy ciebie na ten sprzęt, Zbysiu. Nie mogę się już doczekać. My również. Będziemy młodzić. Jesteśmy po załadunku niełatwym. Załadunku ciebie na kombajn. Ale jest super. Dobra. Ale dobra, wszyscy są zwarci, gotowi, widok masz taki zajebisty. Kierowca sprawdzony, wieloletnie doświadczenie, najlepsze, komputer gotowy. Jak byś tak. To pokażę co ja i zaraz się zmieniamy, będzie jeździł. Dobra, no to ahoj przygodo, po raz kolejny, nie? Ahoj. Siemana. Mocarnie. No. A normalnie trzeba mieć jakiś patent na kombajn? Żeby... Uprawnienia. Uprawnienia. Uprawnienia, ale tylko w sumie po to, że jak się coś stanie, nie daj Boże, spali czy coś, to żeby ubezpieczalnia wypłaciła ci pieniądze. Tak, żeby jechać po drodze, to wystarczy kategoria T na ciągniki. Znaczy, T to jest kategoria wodnobieżna, nie? I jedziemy. Ale to deszcze. Daje radę, myślę, że... Obrazu. Nie powiem ci.
ciężko się kosi, jak jest jeszcze wyłożone, to się ciężko kosi, ale tak jeszcze ujdzie, bo ona nie jest aż tak przykładłana, ale to się stało po deszczach, nie? Jak już przyszło to mocne deszcze, bo widzisz, bo będzie słabsza pszenica, to nie ma tego ziarna ciężkiego w sobie, to stoi. A tu już jest ziarno ciężkie, na mokro i modryga nie potrafiła się trzymać tego ujdzie. Ale jakoś kosiło. Autostrada, zaraz obrócimy się z drugiej strony, ale ci pokażę, też mamy kolejne samochody. Nigdy nie byłeś, nie? No my też, ja tylko przyjeżdżamy się na te pole. Znajomym czy rodzicom, to jak nie uwierzą. Nie uwierzą. No ale dobrze, że masz udokumentowane wszystko, to nie uwierzą. Naprawdę, nie, szybko, Biden, może wiesz, bardziej się wierzyli, jakby powiedział, że w kosmos lecę, ale nie. No co? Zapikało, mamy 3/4 zbiornika. Aha, 10%. No, no. Fakulty nam się zapaliły. No. Już traktorzysta dostaje znak, że ja mam 10% zbiornika, że będziemy się powoli szukować do. Aha. Teraz jedziemy, dopóki nie zacznie to zbiornikać, że już jest pewny. W momencie zaraz będzie podjedzie na podróże i będziemy wsypać w czasie locie. Czeka nie ma to właśnie po prostu czasu. Aha, aha. Jak warunki pozwalają, bo teraz jeżdżę często tam. To też jest fajnie, nie? Też nie. Na kombajnie i jestem mega zadowolony, bardzo się cieszę, jest to super niespodzianka, bardzo dziękuję wszystkim, czyli dzięki którym mogłem to doświadczyć. Nie lubisz niespodzianek, a jednak... A ja ale tak jak powiedziałeś, tak jak powiedziałeś, na tyle mnie znasz, no, że wiesz, jaką niespodzianka. Słuchaj, Marcin cię zaskoczył? Tak, no dopóki tutaj nie wjechałem, to ja nie wiedziałem.
ale ma możliwości. No, ma rozmach, ma rozmach. No, naprawdę, naprawdę. Dopóki nie zobaczyłem kombajny, to nie wiedziałem. Ale czyli co? Słuchaj, tak. Zostaniesz rolnikiem, nie? W takich warunkach bardzo chętnie, naprawdę. To już coś ci odeszło. To już się rozmyślił. To już się rozmyślił. Najważniejsze są chęci. Jak są chęci, to wszystko jest drogie. Ale dało się było. A jak tym dronem blisko lata, ja pierniczę, tak jeszcze nie kusiłem z dronem. Dobra, szykujemy się do wjeżdżania w łanu. Uruchamiamy. Wiesz, bardzo wam dziękuję przede wszystkim. No, ja będę cię oczekiwał następny rok jeszcze. No, bardzo wam dziękuję. Nie ma problemu, my naprawdę jesteśmy na takie coś to jestem dlaczego. Jak zobaczyłem, jak macie mi cały czas, a i nic przyjął, nie, no. Nie powiedział. A nie mówił! Nie, to ja myślałem, że wiesz. Nie, absolutnie nie. Do końca, więc no. Jak ja tu jadę, to mówię, co to mogę powiedzieć. A to był jego pomysł, czy tam ty też gdzieś nie, jest? Nie, to myślę, że to po prostu chodzi na całkiem życie, nie? I wiesz, jak zobaczyłem, to kurde kombajn, nie? No. To, on mówi to. Czyli zrobił ci... Jakiego strzała, witam.